miasto korzysta z każdej okazji, żeby dać się reklamy. Komisja weryfikacyjna podsumowała rok od pierwszej rozprawy. W Augsburg odbywa się zjazd eurosceptycznej partii AfD, towarzyszą mu masowe protesty. W sobocie drugi dzień 18. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, dwa teatry. Michał, przerwa. Komisja weryfikacyjna podsumowała rok od pierwszej rozprawy. Wtedy badano reprywatyzację działek przy ulicy Twardej. Od tego czasu odbyło się prawie 30 rozpraw w spadku większości adresów, którymi zajmowało się gremium pod przewodnictwem Patryka Jego. Jest to krok w kierunku umocnienia Polaków na ich mieszkaniach, które bardzo często muszą podlegać różnym porządkom związanym z samorządami, wskazał premier Mateusz Morawiecki. Zauważył, że samorządy do tej pory miały bardzo dużą swobodę w określaniu m.in. opłat. Czasami przerastały o kilkadziesiąt procent, a nawet o kilkaset procent w ciągu roku. Mieszkańcy nie mogli temu zaradzić, dodał premier. Poprzez nasze prace w ostatnim roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom ludzi i dla 2,5 miliona mieszkańców Polski, dla 2,5 miliona obywateli tworzymy zupełnie nowe możliwości. Właśnie otwieramy możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w sposób taki, żeby nie było konieczności płacenia przez kolejne 60-70 lat w niektórych przypadkach corocznej opłaty wnoszonej do samorządu, tylko żeby w ciągu albo najbliższych 20 lat spłacić tę opłatę zamiany na własność, albo zrobić to jednorazowo w ciągu roku. W drugim roku czy w trzecim okazało się, że jest dokładnie nowy. Rząd chce zaproponować również bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa. Mogą one sięgać do 60%, a w jednostkach samorządu terytorialnego, czyli gminy, miast, na prawach powiatu zachęcamy, żeby te bonifikaty były takie, a może nawet jeszcze wyższe, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Blisko 700 milionów, tyle wynosi wartość nieruchomości, które odzyskała Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Członkowie komisji podsumowali dziś swoją dotychczasową działalność. Ministrowie od początku czerwca ubiegłego roku badają zgodne z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji stołecznych nieruchomości. W tym czasie komisja odzyskała już majątek wart kilkaset milionów złotych, przyznała także odszkodowania, a do aresztów trafili pierwsi tzw. czyściciele kamienic. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki przedstawił w liczbach pracę komisji. Mówiło się nam, że uda się, mówiło się komisja, jak powstawała, że w przeciągu roku, jesteśmy rok od pierwszej rozprawy, że w przeciągu roku uda się wyjaśnić sprawę trzech nieruchomości, to będzie dużo. Proszę Państwa, komisja weryfikacyjna w tym składzie w ciągu tego roku wszczęła 593 postępowania czynności wstępnych, 180 czynności sprawdzających, 56 postępowań rozpoznawczych i wydała 74 decyzje, w tym 36 decyzji w pierwszej instancji, 4 decyzje w drugiej instancji, 9 decyzji o umorzeniu postępowania, 6 decyzji o ustanowieniu zarządu i 19 decyzji o odszkodowaniu i o zadośćuczynieniu. Czyli można powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę ileś 10 razy więcej niż ktokolwiek się spodziewał. Komisja weryfikacyjna wygrała także 71 spraw w sądach, a największym sukcesem okazało się wygranie sporu o miejsce komisji w polskim systemie prawnym. Chodzi o sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Poseł Jan Mosiński z komisji odniósł się z kolei do postawy prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Szefowa ratusza nie stawiła się do tej pory na żadnej rozprawie. Jakie miejsce między tymi dwoma świadkami powinien zająć prezydent miasta stołecznego Warszawy? To powinien bezwzględnie stać po stronie prawdy, po stronie lokatorów. Tak się nie stało. Ile miesięcy czekała opinia publiczna, żeby prezydent miasta stołecznego Warszawy przyznała rację Komisji Weryfikacyjnej dalej w warszawskim ratuszu działała grupa przestępcza? Ile czasu trzeba było, aby Hanna Gronkiewicz-Waltz przyjęła do wiadomości, że nasze działania tak de facto w wielu aspektach wyręczają Hannę Gronkiewicz-Waltz? Bo dotarliśmy do dokumentów, w których powstał ten ponury obraz złodziejstwa reprywatyzacyjnego, gdzie gro dokumentów to były dokumenty, które też miała w dyspozycji Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pytanie oczywiście retoryczne, ale dlaczego tego nie robiła? Pierwsza rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji ruszyła 26 czerwca ubiegłego roku i dotyczyła nieruchomości przy ulicach Twardej 8 i 10. Technologia, publiczność tego powieści słuchała w słuchawkach.
W miejscu maryjnych objawień w Giedrzwałdzie trwa ogólnopolski dzień pokutny. Uroczystością przyświeca hasło od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej. To nawiązanie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień pokutny w Giedrzwałdzie wpisuje się w jej obchody. To też odpowiedź na orędzie Maryi pozostawione w tym miejscu dwóm dziewczynkom. Przy źródełku, które przed kilkudziesięciu laty pobłogosławiła Matka Boża, sprawowana była Eucharystia. Homilię wygłosił ksiądz biskup Józef Zabitkowski, biskup senior Łomży. Powiedział: nie zabijaj nikogo, nigdy. Reszta jest od diabła. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Wierzącym nie trzeba ustawy państwowej. Wierzącym wystarczy sumienie, a wolność sumienia się bierze. Trzeba rozliczyć afery, złodziejstwa, bezbożne. Ale wystarczyło by dla człowieka Boże przykazanie: nie kradnij nikogo, nigdy, niczego. Zło trzeba rozliczyć do ostatniego szronka. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Pan Bóg powiedział do nas: nie cudzołóż. Byliby ludzie piękni, urodą czystego serca, czystych oczu, czystą miłością, a myśmy poprawdali miłość złajdawcą, małżeństwo z partnerstwem. Tym grzechem zginie współczesny świat. Zaznaczył ksiądz biskup Józef Zabitkowski, biskup senior łowicki. Matka Boża 141 lat temu objawiła się w Giedrzwałdzie dwóm dziewczynkom, Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej. Przemawiając po polsku, apelowała o odmawianie modlitwy różańcowej i odnowę moralną. Ogólnopolski Dzień Pokutny w Giedrzwałdzkim Sanktuarium jest odpowiedzią na ten apel. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo pokutne z adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzią indywidualną. Wcześniej odbyły się modlitwa różańcowa i droga krzyżowa. Rodzina Radia Maryja za oceanem po raz 20 będzie pielgrzymowała do amerykańskiej Częstochowy. W tym roku modlitewnemu spotkaniu w Doylestown będzie towarzyszyło hasło Polska miłością wskrzeszona. Nawiązuje ono do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Więcej na ten temat redaktor Tomasz Burza. Już dziś wieczorem pielgrzymi przybyli do duchowej stolicy Polonii. Będą mieli okazję uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. Centralnym punktem jubileuszowej pielgrzymki rodziny Radia Maryja będzie niedzielna msza święta sprawowana przez metropolitę częstochowskiego księdza arcybiskupa Wacława Dębę. Ksiądz arcybiskup wygłosi także Słowo Boże. Eucharystia rozpocznie się o godzinie 18.30 czasu polskiego. Modlitewne spotkanie poprzedzi program religijno-patriotyczny w wykonaniu chóru i zespołu muzycznego z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Lombard. Transmisję z Doylestown przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwa. Spotkanie w amerykańskiej Częstochowie poprzedza każdego roku jasnogórską pielgrzymkę słuchaczy Radia Maryja. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę i niedzielę już po raz 27. Rosyjskie media napisały, że umowy o LNG z USA pomogą Polsce w rozmowach z Gazpromem. Chodzi o 20-letni kontrakt w sprawie dostaw gazu skroplonego podpisany przez PGNiG z amerykańskimi firmami. Co roku do Polski ma trafiać blisko 3 miliardów metrów sześciennych gazu. Dzienniki Wiadomości i Kommersant zauważyły, że umowy wzmacniają pozycję strony polskiej w negocjacjach z Gazpromem. Rosyjski koncern będzie musiał iść na ustępstwa, by utrzymać część swego rynku, podkreślają. Były wiceminister Skarbu Państwa Maciej Małecki stwierdził, że Polska krok po kroku zmierza w kierunku pełnego bezpieczeństwa energetycznego. To jest milowy krok na drodze do zapewnienia Polsce całkowitego bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślam, że możemy dzisiaj kupować i sprowadzać do Polski gaz z każdego miejsca na świecie, dlatego że kiedyś świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński zainicjowali budowę terminala gazowego w Świnoujściu. Dzięki terminalowi możemy uniezależnić się od Rosji. Gaz, który kupujemy w długoterminowym kontrakcie ze Stanów Zjednoczonych, pozwoli nam wypełnić lukę, jaka powstałaby po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem. Kontrakt z Gazpromem, który wciąż jeszcze obowiązuje, jest dla Polski niekorzystny. Kontrakt z Gazpromem wygasa w roku 2022. Do tego czasu ma być gotowy także gazociąg Baltic Pipe, który jeszcze bardziej uniezależni Polskę od dostaw rosyjskiego gazu. Połączenie z Norwegią umożliwi nas sprowadzanie do Polski 10 miliardów metrów sześciennych surowca. Dodatkowo ma być rozbudowywany terminal LNG w Świnoujściu. Według ekspertów za kilka lat będziemy mogli odsprzedawać surowiec innym państwom regionu. I w tym wydaniu to już wszystkie informacje, a na zakończenie jeszcze prognoza pogody. Natomiast
państwach zachodnich zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, gdzie niegdzie słaby przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, deszcz. Ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 17 do 19 stopni. Chłodniej w kotlinach sudeckich 11-16 stopni oraz na północnym wschodzie i Podhalu 12-13 stopni. Cieplej na ziemi lubuskiej 20 stopni. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu okresami dość silny. W całym kraju porywisty. W porywach na wybrzeżu do 60 km na godzinę. Północny i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1004 hektopaskale. 18 roku wysiadł z czerwonego tramwaju na 300 w odległość. Nie można zapomnieć, że jego postawę kształtowały postać czerwony i romantyczne wartości, ale także działa. Od Jarłuki do Krzyża to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi będą Jean-Marie Elise Bon, Żyd nawrócony na chrześcijaństwo i Jan Gaspar, redaktor z miesięcznika Miłuj Ciosie, który będzie naszym tłumaczem. Początek programu na antenie Radia Maria i Grycji trwa o godzinie 18.15. Po kontynuacji tematu i spotkanie z naszymi gośćmi w Radiu Maria o 21.30. Że Matka Najświętsza zaraz po zwiastowaniu zarządziła pod swym sercem Pana Jezusa do swojej krewnej Elżbiety i do świętego Jana pod sercem Elżby. I od tego momentu niesie go do ludzi całego świata. Od początku Kościoła objawiła się w wielu miejscach i objawia się dalej, pokazując, jak bardzo jej zależy, abyśmy poznali, przyjęli miłość Pana Boga. Aby zwrócić na tę rzeczywistość uwagę przybywającym do niej świętego Jana Pawła II sanktuarium w Toruniu, zorganizowaliśmy piękną maryjną drogę, pokazując różne miejsca, w których szczególnie działa miejsca objawienia aż do naszych czasów. Oczywiście jest to niewiele miejsc, nie wszystkie miejsca, na razie będzie tylko 14. Zapraszamy do zatrzymania się przy każdej stacji, które to stacje są dziełami sztuki, ale i pomyślenie, jak bardzo Matka Najświętsza nas kocha, jak kocha nas Pan. Poczytajmy o tych miejscach, na przykład w internecie. Podajmy to dalej, aby wdzięczność i miłość do Pana Boga i naszej najlepszej Matki w nas rosła i rosła w innych ludziach. Ostatnio powstała 13. stacja Vailankani. Vailankani to miejsce objawień na południu Indii około 500 lat temu i wielkiego cudu ocalenia podczas tsunami w 2004 roku. Wkrótce będzie też 14. stacja objawień i to objawień z lat 80. w Akita w Japonii. To wszystko na zewnątrz, w arkadach świątyni, wokoło świątyni. Mamy w planie jeszcze dwie stacje, Getschwald i z Kazachstanu Oziornoje. Te stacje byłyby wewnątrz sanktuarium. Cieszymy się, że przybywacie Państwo w pielgrzymkach do tego sanktuarium, w pielgrzymkach osobistych, prywatnych i zorganizowanych. Że modlicie się przed obrazem Matki Bożej, przed którym modlił się przez cały pontyfikat nasz wielki i święty rodak Jan Paweł II. A więc możemy powiedzieć, że modlił się przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. A my możemy już mówić Matki Bożej Jasnogórskiej Papieskiej. I przed nim możemy się modlić w relikwiach krwi, które to świętości znajdują się w prezbiterium sanktuarium, a które to prezbiterium jest wierną kopią, szczególnie wierną, Watykańskiej Kaplicy Jana Pawła II. To w niej modlił się za Kościół Świat Polski za nas. Mogliśmy go widzieć, dana była ta łaska,
klęczący gorzko. A teraz jeszcze bardziej może się pogłębić zamiast. Prosimy jednak, by w tym miejscu, w tym samym dla absolutnie zachować powagę, ciszę. Od początku, od otwierania drzwi, nie rozmawiamy. Mamy świadomość świętego miejsca, a także godny strój. Nie chodzimy podczas nabożeństw w mszy świętej. Nigdy nie przeszkadzamy nikomu. Pierwszymi zorganizowaniu mogą otrzymać dani nocne w dormieniu, przy sanktuarium, świeży, domowy obiad. Trzeba tylko to wcześniej zamówić. Najlepiej pod numerem telefonu 56 654 000. Powtarzam, 56 654 000. Jest też w samotelem kawiarnia. Też można coś małego zjeść. Jest sklep z pamiątkami, dobrymi pamiątkami, dobrymi książkami, różnymi sprawami budującymi dzieci i młodzież dorosłych. Prosimy dla lepszej organizacji również o wcześniejsze zgłaszanie pielgrzymek pod numerem telefonu w sanktuarium 693-168-247, 693-168-247. Zapraszamy do przyjmowania bardzo modlitewnego i do rozrywkowego sanktuarium do wielkiej modlitwy. Zobaczycie Państwo rezultaty tej modlitwy. Pan Bóg, Matka Najświętsza, zawsze nas wysłucha. Zabrać Państwa za apostolskie możliwości wejścia w to, co część społeczeństwa, zwłaszcza decyzyjnego, bardzo promowała. Ja to gdzie promowała, jak się czuć członową Austrią. Oczywiście to było nierealne, bo dzisiaj wiemy, że były inne czynniki, które to uniemożliwiały, ale Polacy... I jeszcze, proszę Państwa, chwila, dlatego zapraszam, może ktoś ma informację związaną z naszą pielgrzymką. Numer telefonu 655-23-55 dla słuchaczy, którzy mieszkają w Polsce Północnej, 56 Południe i numer w naszej rodzinie 536-600-1200. W międzyczasie podziękowania dla ofiarodawców, bo jesteśmy obecni u Państwa dzięki tym, którzy Radio Maria wspomagają. Bo to od początku, przypominamy Państwu, jest jedyna możliwość istnienia Radia Maryja. Radio Maryja utrzymuje się wyłącznie z ofiar słuchaczy. I są to Sochocina, Urszula i Stanisław Dziadnowscy, Elżbieta i Marian Sawczykowie, Sokołowska, Jadwiga, Błażej, Marcin, z miejscowości Sokoły, Danuta i Franciszewi Gierłachowscy, Maria Makuszewska, Joanna i Mariusz Stypułkowscy, Danuta Barbara Tyborowska, z Sokółki Biuro Radia Maria przy parafii świętego Antoniego, a także Julia i Jan Dziewątkowscy, Wiesława Mińska, Katarzyna Guść, Janina, Cecylii, Celina, Jarosław, Sylwester, Kołownia, Teresa, Józef, Koza, Czerwcy, Bela, Wewa, Makuś, Józef Wyszyński, Sokołowa Małopolskiego, Helena Chorzęta, Władysław Szostecki oraz Zofia i Lucjan Węglowscy. To nasi ofiarodawcy. Bardzo Państwu dziękujemy. A teraz uwagę proszę mieszkańców Białej Rawskiej, a także jeszcze Bolesławca, Bytom, Sucha Góra i Cieszy. Zaczynamy od Białej Rawskiej, parafia świętego Wojciecha, pani Emilia, numer telefonu 602-595-223. Powtarzam, 602-595-223. Następnie Bolesławiec, tam zgłoszenia w parafii świętych Cyryla i Metodego, telefon do pana Ryszarda 504-177-696-504-177.
696. Bytom, Sucha Góra, parafia świętego Michała Archanioła, Pani Maria, telefon 32 286 54 24 32 286 54 24. Bytom jeszcze Miechowice, parafia Bożego Ciała, zapisy pod numerem telefonu 792 294 532 792 294 532. O uwagę proszę mieszkańców Cieszyna, parafia świętej Marii Magdaleny i świętego Jerzego, zapisy u pani Mary, telefon, przepraszam, zapisy u pani Krystyny, telefon 791 186 285 791 286. W księgarni Agnius zapraszamy. Hełm Lubelski, może jeszcze za chwilę Dalszyce i Dąbrowa Górnicza. Hełm Lubelski to między innymi parafia Ducha Świętego, pan Edward Siódmy, 790 756 250 790 756 250. Po mszy świętej o 7 i 18 i jutro w niedzielę po wszystkich duszach świętych. To, proszę Państwa, tyle. Za chwileczkę będzie jeszcze lektura świętego Alfonsa, ale mamy jeszcze dzisiaj krótka, więc może jeszcze wykorzystajmy ten czas. Dalszyce zapraszamy, parafia świętego Michała Archanioła, zapisy w zakrystii i u pani Celiny, telefon 731 947 897 731 947 897. Dąbrowa Górnicza, parafia świętego Rafała Kalinowskiego, zapisy w zakrystii i u pani Jadwigi, telefon 784 280 704 784 280 704. O uwagę poproszę także mieszkańców Dębicy, Dobronia i Kolumny, Długołęki, Duczek oraz Ełku i Gaja koło Krakowa, Garwolina, Dębica najpierw, parafia Matki Bożej Anielskiej, zapisy u pani Marii, telefon 720 581 345 720 581 345. Dobroń i Kolumna, Dobroń parafia świętego Wojciecha, Kolumna parafia Dziecia Najświętszej Marii Panny, telefon do pana Jerzego 605 351 219 605 351 219. Długołęka, parafia świętego Michała Archanioła, pani Jadwiga, 512 926 585 512 926 585. Duczki, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pani Barbara, 691 369 720 691 369 720. Ełk świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, pan Wiesław, 609 577 736 609 577 736. Gaj koło Krakowa, Narodzenia Najświętszej Marii Panny koło Przyjaciół Radia Maryja, pani Maria, 12 270 13 48, 12 270 13 48. I Garwolin, parafia Matki Bożej Częstochowskiej, pani Iwona, telefon 536 611 509 536 611 509. Teraz Glinianka koło Otwocka i Głogówek, zapraszamy. Glinianka koło Otwocka, parafia świętego Wawrzyńca, zapraszamy także z okolic i Skarczewa.
Zgłoszenia u pana Romana 602-435-949, 602-435-949, a w Głogówku parafii ojców Franciszkanów pan Kazimierz 794-764-255. Zapraszamy serdecznie, 7-8 dzień lipca. Jeszcze prosimy, niech państwo zadzwonią do swoich bliskich, sąsiadów, przyjaciół. Powiedzcie, jak się spotykacie, też zapraszajcie, tak, żeby ten apostolski duch w nas cały czas był rzeczywiście apostolski, a nie taki przygaszony. Dziękujemy serdecznie wszystkim organizatorom, pozdrawiamy tych, którzy pielgrzymkę organizują i już się spieszymy, bo od jutra zaczyna się lipiec, a w lipcu jest właśnie nasza pielgrzymka. 25 minut po 17. Święty Alfons Maria de Liguori. Przygotowanie do śmierci. Czyta Jan Józef Kasprzyk. Ach mój Boże, któż miałby dla mnie aż tyle cierpliwości, ile Ty jej miałeś? Gdyby nie Twoja nieskończona dobroć, zwątpiłbym w możliwość przebaczenia moich win. Ale tu mam do czynienia z Bogiem, który umarł, aby mi przebaczyć i mnie zbawić. Ty każesz mi ufać, więc chcę ufać. Choć moje grzechy mnie przerażają i osądzają, Twoje zasługi i obietnice dodają mi otuchy. Ty bowiem obiecałeś życie w Twojej łasce temu, kto do Ciebie powraca. Nawróćcie się, a żyć będziecie. Obiecałeś przyjąć serdecznie tego, kto do Ciebie przychodzi. Nawróćcie się do mnie, a ja nawrócę się do was. Powiedziałeś, że wprost nie potrafisz odtrącić tego, kto się upokarza i żałuje. Nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Oto ja, Panie, powracam i przychodzę do Ciebie. Uznaję się za godnego tysiąca piekieł i żałuję, że Cię obrażałem. Oświadczam z całą mocą, że nie chcę już Cię znieważać i że pragnę Cię zawsze kochać. Nie pozwól, bym miał żyć na niewdzięczności wobec tak wielkiej Twej dobroci. Przedwieczny Ojcze, przez zasługi Jezusa Chrystusa, który umarł z posłuszeństwa wobec Ciebie, spraw, bym był już aż do śmierci posłuszny Twojej woli. Kocham Cię, najwyższe dobro. Chcę Ci być posłuszny we wszystkim. Udziel mi świętej wytrwałości. Obdarz mnie swoją miłością. O nic więcej nie proszę. Maryjo, Matko moja, wstawiaj się za mną. Maria Dzień. Alfons Maria de Liguori. Przygotowanie do śmierci. Czytał Jan Józef Kasprzyk. Thank you.
17:30. Słuchamy Radia Maryja. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w nabożeństwie czerwcowym transmitowanym z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Nabożeństwu przewodniczy ojciec Stanisław Janika. Zmiłuj się nad
Serce Jezusa, śródło wszystkich.
Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierające. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam patię. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, ciepiej pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrz na serce najmilszego Syna swego i na chwałę za zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia. I raz, że jest przebaczony w imieniu tego Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu boski Zbawicielu, naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. Jezus potrzebuje apostołów. Być czcicielem Najświętszego Serca Jezusa to wielka sprawa. Ale być apostołem nabożeństwa Bożego Serca to wyjątkowe zaangażowanie się w służbę świętą. Czciciel Bożego Serca przez różne akty czci, miłości i wynagrodzenia sprawia radość Bożemu Sercu. Apostoł stara się, aby inni czynili to samo, aby Jezus był kochany i czczony przez szerokie rzesze ludzi. Jezus, chcąc zachęcić swoich czcicieli do apostolstwa, daje im taką przepiękną obietnicę. Imiona tych, którzy szczerze
przeżyć będą to nabożeństwo, zapisane będą w moim sercu i nikt ich nie wymarzy. Być zapisanym w Bożym sercu oznacza niechybnie być zaliczonym do Jego najukochańszych uczniów, do tych, którzy mają zapewnione niebo. Oczywiste, ta obietnica odnosi się nie tylko do kapłanów, głoszących cześć Bożego Serca z ambony, odnosi się do wszystkich, a więc i do osób świeckich. I nie ma tu żadnych ograniczeń. Na każdym miejscu i w każdym czasie to nabożeństwo można propagować. Pewien człowiek zajmował się sprzedażą koszyków. Wędrował od wioski do wioski, zatrzymywał się na uliczkach mniejszych miast i oferował swój towar do nabycia. Ale gdy zgromadziła się przy nim większa grupa ludzi, przerywał przez sprzedawanie i mówił o nabożeństwie do Bożego Serca, zachęcając zwłaszcza do ofiarowania się rodzin Bożemu Sercu. Jego proste, szczere słowa trafiały do wielu serc i sprawiały, że istotnie wiele rodzin poświęciło się Bożemu Sercu. Apostolstwo nabożeństwa do Bożego Serca można pełnić w najróżniejszy sposób. Oczywiście zawsze najważniejsze będzie apostolstwo dobrego przykładu, ale i dobrym, mądrym słowem dużo można osiągnąć. Znamy na pewno ludzi bardzo dobrych, którzy jednak o nabożeństwie do Bożego Serca niewiele wiedzą. Spróbujmy im coś o tym nabożeństwie powiedzieć. Jeżeli uczęszczaliśmy na nabożeństwa w tym miesiącu, to przecież bardzo dużo możemy innym na ten temat przekazać. Zachęćmy ich do praktykowania pierwszych piątków miesiąca, do poświęcenia swojej rodziny Bożemu Sercu. Wśród naszych znajomych może też niemało znajdzie się ludzi religijnie obojętnych, zaniedbanych. Najlepiej by było z takimi najpierw bliżej się zaprzyjaźnić, zyskać ich zaufanie. Potem naprowadzić rozmowy na tematy religijne, wyjaśnić im różne wątpliwości, przedstawić konieczność zachowania wszystkich przykazań Bożych, obowiązek uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej, dać im do przeczytania jakąś dobrą książkę. I wreszcie, każdy chyba z nas wie o jakimś człowieku, który w ogóle nie praktykuje. Nazywa się może jeszcze katolikiem, ale żyje, jakby nie było ani Boga, ani duszy. Uważać go za straconego i za taki Chrystus umarł na krzyżu. Módlmy się za nich gorąco. Przy okazji powiedzmy komuś takiemu jakieś dobre słowo. Czuwajmy, aby i ten syn marnotrawny nie umarł bez sakramentów świętych. Kończy się miesiąc czerwiec. Kończą się nasze wspólne modlitwy w Kościele ku czci Bożemu Sercu. Ale nie może, nie powinno się skończyć nasze osobiste nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa. W kończącym się miesiącu otrzymaliśmy od Boga dużo natchnień. Zrobiliśmy dużo dobrych postanowień, ale i postanowienie apostolstwa niech każdy potraktuje bardzo poważnie. Jezus, nasz Zbawiciel, bardzo liczy na nas. Pani Anna, czcicielka Bożego Serca, od dawna znała Pana Mieczysława, bo oboje pracowali w jednej firmie. Wydawało się jej, że jest on pod każdym względem człowiekiem bez zarzutu. Tymczasem ku swemu zdziwieniu odkryła w dłuższej rozmowie, że ten dobry znajomy jest katolikiem tylko z metryki, jest zupełnie niepraktykującym. Usiłowała go przekonywać różnymi argumentami, ale bez żadnego skutku. Licząc na Bożą ingerencję, rzuciła mu odważne wyzwanie. Zobaczy Pan, że będzie się Pan musiał nawrócić. No zobaczymy, odpowiedział Mieczysław z szyderczym uśmiechem. Gorliwa katoliczka natychmiast rozpoczęła 9 piątków.
prosząc Boże serce o nadzwyczajną łaskę dla niedowiarka. Dużo modliła się z wielką ufnością. Po zakończeniu pierwszej serii komunii pierwszopiątkowych rozpoczęła drugą. Spotkawszy potem przypadkowo Mieczysława na ulicy, zagadnęła go. A więc jak? Nie nawrócił się pan jeszcze? Owszem, nawróciłem się. Zwyciężyła pani. Nie jestem tym, kim byłem. Otrzymałem od Boga wielką łaskę. Wyspowiadałem się. Przyjąłem komunię świętą. Nawróciłem się. Bardzo się cieszę. A więc miałam rację, byłam pewna zwycięstwa. Tak, ale jestem bardzo ciekawy, zapytał nawrócony, jak pani to zrobiła, żebym ja mógł otrzymać tę łaskę od Boga. Chętnie zdradzę panu moją tajemnicę. Przystąpiłam przez 9 piątków miesiąca do komunii świętej i bardzo prosiłam miłosierdzie Boże o łaskę dla pana. Teraz bardzo się raduję, że pan jest już praktykującym katolikiem. Niech pan takim pozostanie na zawsze. Niech Bóg wynagrodzi pani to, co pani dla mnie zrobiła, zakończył nawrócony. Pomyślmy, kończąc nabożeństwo czerwcowe, o tych, którzy od Boga odchodzą. I prośmy w naszej osobistej już modlitwie o łaskę nawrócenia, by każdy mógł zostać zbawiony i osiągnąć niebo. Amen. Serce to nam otworzone, o Jezu, naszo Jezu, uczniom na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi. Chwała niech będzie za Najświętsze serce Jezusa. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, przyszedłeś na świat, aby zapalić na ziemi ogień boskiej miłości i pragniesz, aby zapłonął on we wszystkich sercach, w każdym człowieku. Chcesz dokonać tego również przez rodziny, które będą się kierowały prawem Ewangelii. Do tych rodzin chcemy należeć. Dlatego dziś, kończąc nabożeństwa czerwcowe, Twemu sercu, które nas tak bardzo ukochało, poświęcamy nas samych i nasze rodziny. Twojemu panowaniu poddajemy nasze umysły w prostej i żywej wierze. Poddajemy Tobie naszą wolę i serca, przyjmując Twoje przykazania. Chcemy zawsze żyć Twoim życiem, jak latorośle w winnym krzewie, strzec łaski uświęcającej, jednoczyć się z Tobą w codziennej modlitwie, w ofierze i komunii świętej, w łączności z Kościołem i Jego pasterzami. Chcemy walczyć z grzechem, bronić świętości małżeństwa i poczętego życia. Chcemy dbać o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. Będziemy strzec rodziny przed pijaństwem, nieczystością i nienawiścią. Najświętsze serce Jezusa, rozlej obfite błogosławieństwo na Kościół Święty, na Ojca Świętego, na całe duchowieństwo i wiernych. Daj sprawiedliwym wytrwanie, nawróć grzeszników, oświeć niewierzących, błogosław naszym krewnym, przyjaciołom i dobroczyńcom, bądź przy umierających, uwolnij dusze czyśćcowe i prowadź nas wszystkich do domu Ojca Twego. Amen. Właśnie.
Niechaj będzie